24 sierpnia nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Salvatore Penaccio, arcybiskup prałat Pompejów Tommaso Caputo, biskup kielecki Jan Piotrowski oraz pierwszy radca nuncjatury apostolskiej w Indiach, ksiądz prałat Henryk Jagodziński, przewodniczyli uroczystością wprowadzenia relikwii błogosławionego Bartolo Longo w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie. No, po pierwsze dlatego, że bazylika jest siedzibą, stałą siedzibą zwierzchnictwa w Polsce zakonu rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. A po drugie dlatego, że delegacja kilku bodajże czterech kawalerów wybrała się specjalnie do Pompejów, tam gdzie jest sanktuarium Matki Bożej Różańcowej i gdzie jest grób błogosławionego Bartolo Longo, właśnie po relikwie. Myślę, że dlatego, że wiedząc, że nasz współbrat z Węgier, chory na raka trzustki, został właśnie uzdrowiony za przyczyną wtedy jeszcze niebłogosławionego Bartolo Longo. I to był właśnie cud, który został uznany do beatyfikacji, ponieważ no, w naszym zwierzchnictwie też zdarzyła się ta przykra choroba, nawet dokładnie taka sama. W związku z czym pojechali po relikwie, błagając właśnie o to, żeby je dostać i żeby za przyczyną naszego konfratra modlić się o zdrowie naszego zwierzchnika, wtedy nominata. Błogosławiony Bartolo Longo jest założycielem słynnego sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Był wielkim czcicielem Matki Bożej, rozpowszechniał jej chwałę i głosił jej cuda. Błogosławiony Bartłomiej to także jedyny świecki członek w historii zakonu bożogrobców, który został beatyfikowany. Nawrócił się do Boga na wzór świętego Pawła. Święci są po to, aby ich naśladować, i ojciec święty Jan Paweł II przed laty, kiedy kanonizował świętą Kingę w Starym Sączu, mówił, że święci nie przemijają, święci rodzą świętych. Ale rzeczą ciekawą jest to, że w ogóle w naszym chrześcijańskim życiu, w każdym chrześcijańskim życiu, kapitał łaski jest taki sam jak u świętych. Tylko pytanie, na ile korzystamy z tego kapitału, na ile go ewangelicznie pomnażamy. Święci błogosławieni wygrali jakby tę ekonomię zbawienia i tego daru, jaki Pan Bóg im powierzył. Uroczystości rozpoczęły się od koronki do Miłosierdzia Bożego i modlitwy różańcowej z modlitwami autorstwa błogosławionego Bartolo Longo w godzinie Miłosierdzia w Miechowskiej Bazylice. Następnie odbyły się okolicznościowe prelekcje i projekcja filmu pod tytułem Bartolo Longo – Człowiek Miłosierdzia. Po projekcji znamienitych gości wydarzenia powitał komandor Józef Dąbrowski, zwierzchnik rycerzy Grobu Bożego Zwierzchnictwa w Polsce. Następnie po błogosławieństwie obrazu błogosławionego Bartolo Longo przez arcybiskupa Salvatora Penaccia rozpoczęła się procesja kawalerów i dam, członków zakonu bożogrobców, z relikwiami i obrazem błogosławionego do Bazyliki Grobu Bożego. Jak przypomniał arcybiskup Salvatore Penaccio, nuncjusz apostolski w Polsce, Bartolo Longo był adwokatem, który całe swoje życie poświęcił dla rozpowszechniania modlitwy różańcowej i opieki nad biednymi. Come sapete, al santuario di Pompei sono le spoglie del beato Bartolo Longo. Jak być może wiecie, w Pompejach znajdują się relikwie błogosławionego Bartolo Longo. Bartolo Longo è chiamato l'apostolo del Rosario. Bartolo Longo jest nazywany apostołem różańca. Era un laico, un avvocato che ha speso tutta la sua vita per promuovere la devozione al Rosario e la solidarietà verso i più poveri. Była to osoba świecka, adwokat, który poświęcił całe swoje życie dla rozpowszechniania modlitwy różańcowej i opieki nad biednymi. Bartolo Longo era anche membro dell'Ordine del Santo Sepolcro. Bartolo Longo był również członkiem zakonu rycerskiego Grobu Bożego. Centralnym punktem pielgrzymki była Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Jana Piotrowskiego, którą koncelebrowali kanonicy kapituły miechowskiej, opiekunowie grup pielgrzymkowych oraz księża z dekanatu miechowskiego. Podczas homilii hierarcha podkreślił, że zmartwychwstanie Jezusa oraz znaki potwierdzające ten fakt są dla nas wezwaniem do dawania świadectwa o Zbawicielu. I cavalieri del Santo Sepolcro in tutto il mondo sono molto devoti a questo loro confratello.
Prałat Pompejów arcybiskup Tommaso Caputo zaznaczył, że relikwie błogosławionego Bartolongo są relikwiami pierwszego stopnia. Oznacza to, że jest to część jego kości i wszyscy członkowie zakonu Grobu Bożego mają szczególne nabożeństwo do tego błogosławionego. Obecność relikwii błogosławionego Bartolongo pośród nas oznacza jego szczególne wstawiennictwo za nami u Boga, a oddawanie im czci wyraża komunię całego Kościoła powołanego do dawania świadectwa wierności Zbawicielowi. Relikwie zostały umieszczone w relikwiarzu ustawionym w Miechowskiej Bazylice. Błogosławiony Bartolongo to pierwszy błogosławiony świecki w zakonie rycerskim stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego wśród dam i kawalerów. Cieszymy się z tego bardzo, że relikwie błogosławionego Bartolongo pierwszego stopnia, a więc kości, zostały przywiezione do Miechowa. Te relikwie zostaną zamieszczone w stylowym barokowym relikwiarzu. Na dzisiejszej uroczystości te relikwie pozwolą, że to wydarzenie będziemy przeżywać w sposób bardzo uroczysty. Wszyscy oddając cześć, szacunek, miłość do tego, który jest wzorem wśród błogosławionych, a więc Bartolongo. Będzie to okazja, byśmy zapatrzyli się nie tylko na ten relikwiarz i na relikwie, ale poprzez te relikwie na życiorys, życie błogosławionego Bartolongo, którego Ojciec Święty Jan Paweł II w dokumencie o różańcu, a więc Rosario Virginis Mariae, cytuje 6 razy. Relikwie, które dziś ucałujemy, oddamy cześć błogosławionemu Bartolongo, zostaną w Miechowie do czci publicznej we wspólnocie Kościoła. Jak podkreślano podczas niezwykłych uroczystości, dotknięcie relikwii błogosławionego Bartolongo, jedynego świeckiego członka zakonu bożogrobców wyniesionego na ołtarze, kieruje spojrzenie człowieka wierzącego ku przyszłości, ku życiu wiecznemu. Dla wiernych może stać się także wielką pomocą w umocnieniu wiary w zmartwychwstanie.